Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna część pytań i odpowiedzi. Zapraszam. Pierwsze pytanie od użytkownika Mikołaj Seliga. Wydawnictwo W Drodze wraz z Instytutem Tomistycznym i Fundacją Pro Future Teologię ma zamiar opublikować dzieła wszystkie świętego Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu na język polski. Jak ksiądz się zapatruje na tą inicjatywę? Czy nie ma obawy, że przekaz tego doktora zostanie spłycony bądź przeinterpretowany przez polskie tłumaczenie? Koniec tego komentarza z jakiegoś powodu został ucięty, natomiast myślę, że sens już mamy. Myślę, że inicjatywa jest oczywiście bardzo dobra i tak czy siak warto jest te polskie tłumaczenia prezentować. Wiem, skąd to pytanie. Sam już kilka razy o tym mówiłem, że tłumaczenia świętych dzieł świętego Tomasza albo są wierne, albo są czytelne. To znaczy, święty Tomasz pisze bardzo prostą, czytelną, konkretną łaciną. Łacina ma to do siebie, że jest językiem niezwykle precyzyjnym, niezwykle prostym, niezwykle skondensowanym. I łacina świętego Tomasza to jest rzecz niezwykle piękna w swojej prostocie. Natomiast to sprawia, że przetłumaczenie jego dzieł jest niezwykle trudne. I ja jak do tej pory nie spotkałem się z żadnym dobrym tłumaczeniem ani na język polski, ani na język niemiecki, bo tymi językami się jako tako swobodnie posługuję. Obawiam się więc, że i to tłumaczenie nie będzie idealne. Obawiam się, że będzie musiało pójść w którąś stronę albo właśnie będzie starało się literalnie oddać to, co Tomasz, święty Tomasz pisze, albo będzie próbowało to właśnie tak uczynić zrozumiałym, przeformułować tak, żeby to był ładny język polski. I to z kolei sprawi, że ta myśl świętego Tomasza, ta piękna jasność jego myśli zostanie utracona. Czy mimo wszystko warto? Moim zdaniem tak, bo warto, żeby te teksty były dostępne, nawet jeśli nie odradzą one całego piękna, całej prostoty myśli świętego Tomasza z Akwinu, to mimo wszystko dobrze, żeby te dzieła były dostępne i jest to rzecz chwalebna moim zdaniem. Pytanie od użytkownika K. Skoro diakon przed soborem był szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej, a niezwyczajnym jak po soborze, jakie były wtedy wymagane sytuacje, aby diakon mógł udzielać komunii? Rzecz jest dosyć prosta, musiała to być faktycznie duża, realna potrzeba. Czyli jeśli mamy jednego księdza i 500 osób do Komunii Świętej, to bez wątpienia jest to bardzo konkretna, realna potrzeba i wtedy bez wątpienia diakon może pomóc. Natomiast nie tak po prostu tylko po to, żeby się wyćwiczył. Na zasadzie kapłan sobie siada, jest 20 osób i diakon wtedy udziela komunii. Tak oczywiście byłoby to niedozwolone. Pytanie od użytkownika Maksym Trybuła. Moje pytanie dotyczy zamawiania mszy. Niestety mszy tradycyjnych jest niezmiernie mało, więc co ksiądz sądzi o zamówieniu nowej mszy w intencji zmarłych lub jakichkolwiek innych? A więc oczywiście moja odpowiedź będzie podobna jak w przypadku uczestnictwa w nowej mszy, to znaczy uważam, że nie można w żaden sposób podpisać się pod reformą rytu. Zachęcam do zapoznania się z playlistą na ten temat, kontrowersje wokół nowej mszy, czy wokół nowego rytu mszy świętej, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie no, tam wyjaśniam dokładnie, dlaczego uważam, że nowa msza, nowy rytm mszy świętej jest długofalowo zagrożeniem dla wiary, a więc reforma jako taka jest rzeczą straszliwą, jest rzeczą błędną, jest rzeczą, która prowadzi do kryzysu wiary. Dlatego nikt, kto jest tego świadom, nie powinien w żaden sposób wyrażać swojej akceptacji dla tejże reformy. To oczywiście sytuacja jest trudna, skomplikowana ze względu na tą akceptację, która jest ze strony Rzymu. Rozumiem, wyjaśniam to właśnie w tych materiałach, do których już odesłałem. A więc skoro uważam, że w żaden sposób nie należy się podpisać pod tą zreformowaną
mszą świętą, czy pod reformą mszy świętej, rytu mszy świętej, to również oczywiście nie należy zamawiać takich intencji mszalnych, prosić o odprawienie nowej mszy w jakiejś intencji. Pytanie od użytkownika US Ata. Jeśli dobrze to czytam, nie do końca wiem, jaki to jest język. A co z pytaniami pozostawionymi w komentarzach pod poprzednimi Q&A? No niestety już popadną w zapomnienie. Można próbować je właśnie tutaj odświeżać w kolejnych postach, czy w tym poście. Może moje ostatnie pytanie. Co ksiądz myśli o adoracji online? Bóg zapłać. Co myślę o adoracji online? No oczywiście jest to proteza, tak? To znaczy taka transmisja może być jakąś pomocą do skupienia się, do adoracji Pana Jezusa. Natomiast takie uczestnictwo poprzez transmisję online no nie różni się niczym od uczestnictwa duchowego. Czyli jedyne uczestnictwo, jakie wtedy jest możliwe w jakiejkolwiek ceremonii, jest to tylko uczestnictwo duchowe i traktujemy taką transmisję online wtedy jako pewną pomoc, po prostu coś, co ma nam dopomóc do dobrego uczestnictwa duchowego. No i oczywiście możemy adorować po prostu Pana Jezusa, uklęknąć w naszym pokoju w ogóle bez transmisji online i adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie w jakimś kościele. Jak najbardziej tak można robić. No i można tak robić również z pomocą jakiejś transmisji online. W ten sposób należy to postrzegać. Pytanie od użytkownika Dawid Dylung. Co jako katolik sądzić o książkach Lewisa, na przykład Listy Starego Diabła do Młodego, Podział Ostateczny i tym podobne? Kiedyś o początku drogi mojej wiary i dochodzenia do prawdy bardzo mi pomogły. No tutaj inni użytkownicy odpowiedzieli, że, czy też nawet moderator naszego kanału odpowiedział, że jak najbardziej warto jest korzystać z tych książek, że zawierają one spory pokład cennych informacji. I tam pojawia się pytanie znowu tego samego użytkownika w ramach tej dyskusji. Tak też myślałem, choć w ramach zasady przedstawionej na przykład w filmie o księdzu Natanku, o jednym drobnym błędzie, ogonie szatana, który może wszystko zniweczyć, chciałem się upewnić. Tolkiena nie znam zbytnio, poza Władcą Pierścieni, którego czytałem dawno temu, więc się nie wypowiadam. A więc tą zasadę, którą podałem, to jest zasada badania objawień prywatnych. Tam wszystko musi być absolutnie czyste teologicznie. Oczywiście, jeśli mówimy o objawieniu, to jest coś, co sugeruje, że pochodzi od samego Pana Boga, a więc tam nie może być najmniejszego nawet błędu, bo oczywiście to jest dyskwalifikujące i to pokazuje, że nie działa tam dobry duch, tylko że działa tam zły duch. Natomiast nie jest to do końca to samo w przypadku dzieł literackich. Tam oczywiście mogą być jakieś błędy i jakieś niedoskonałości i to nie od razu sprawia, że po prostu trzeba się od tego zdystansować, bo to jest śmiertelnie niebezpieczne. Jak najbardziej należy, znaczy warto jest czasami takie rzeczy poznawać. Wiele rzeczy można się z takich dzieł, na przykład Lewisa z Listów Starego Diabła do Młodego, wiele rzeczy można się z tych książek nauczyć, co nie znaczy, że są one absolutnie pod każdym względem doskonałe i że po prostu nie można tam natrafić na jakiś błąd. No zwracam na to uwagę, że to nie są dzieła teologiczne, tylko są to dzieła literackie. Autor sam się zarzeka, przynajmniej w Podziale Ostatecznym, że tutaj nie chodzi o jakąś teologię, tylko jest to taka jego fantazja, wizja. Myślę, że wiele rzeczy, cennych informacji można wyciągnąć, szczególnie z Listów Starego Diabła do Młodego. To jest dzieło, które jak najbardziej polecam. Natomiast no, należy pamiętać, że jest to dzieło literackie. Jeśli powstaną jakieś wątpliwości teologiczne przy czytaniu takich dzieł, no to należy to skonfrontować właśnie z teologią za pomocą katechizmu, czy pytając jakiegoś księdza, jak to jest zgodnie z katolicką nauką. Ostatnie i najdłuższe pytanie. Oskar Kochanowicz. Mam pytanie odnośnie Księgi Rodzaju. Bardzo ciekawi mnie, jak można wytłumaczyć to, że Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, mieli dzieci, a potem ich dzieci mieli dzieci ze sobą. Bo skoro Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi, to znaczy, że jedynymi. Znak zapytania. Czy Bóg jakoś równolegle stworzył innych ludzi, którzy mogliby się połączyć z dziećmi Adama i Ewy? Wiadomo, kazirodztwo jest niewskazane, niesie ze sobą choroby, wady płodu itp. itd. Ciężko znaleźć,
jest coś rozsądnie wytłumaczonego w internecie. Zawsze tłumaczyłem to sobie tak. Istnieli sobie jacyś, nazwijmy to, półludzie, zróbmy ukłon w stronę Darwina, przyjmijmy, że ewolucja jest prawdą, istnieją sobie i nagle Bóg tworzy raj, a w nim Adama i Ewę. Potem wiadomo, grzech, wygnanie z raju, a potem obdarza tych darwinowskich półludzi duszą i wszystkim, co się z nią wiąże. Na przykład możliwość rozpoznania dobra, zła. Możliwość świadomego grzeszenia. A może raczej robienia czegoś złego, bo pojęcie grzechu raczej dla tych nowych ludzi jeszcze nie istnieje. Czy moje rozumienie jest dobre i czy nie jest to ta moja teoria jakąś herezją? To mnie strasznie nurtuje, bo później to się zaczyna już strasznie układać. Jeszcze mam pytanie odnośnie stwarzania świata. Bóg stworzy ten świat w 6 dni, 7 odpoczywa. Czy odczytywać te dni jako symbol dla ówczesnych ludzi, żeby łatwiej mogli pojąć to, że Bóg jest stworzycielem i panem świata, czy odczytać to dosłownie i rozumieć, że jeden dzień to jeden dzień i kropka? A może interpretować to tak, że jest to jakiś boski dzień, niekoniecznie trwający te nasze 24 godziny, tylko powiedzmy x dziesiątek albo nawet setek milionów lat. Każdy dzień na przykład trwa krócej, inny dłużej. Nauka twierdzi, że Ziemia ma tam lekko ponad 4,5 miliarda lat. Później ewoluują jakieś bakterie, inne żyjątka, dinozaury i na koniec ten człowiek, Adam i Ewa. Gdyby te dnie podzielić tak na 4,5 miliarda lat, to nawet ciekawa teoria. Co ksiądz o tym sądzi? Przyznam się, że jestem trochę zagubiony w tym wszystkim i tego nie do końca rozumiem. Mam 19 lat i jak najlepiej próbuję poznać Pana Boga i Pismo Święte, a z jego lektury rodzą się, pytania. Na przykład jak wyżej. Czy mógłby ksiądz na to odpowiedzieć? Powiem szczerze, że jest to dla mnie ważne. Mam nadzieję, że napisałem wszystko w miarę zrozumiale. Tak, jest to napisane zrozumiale. Jest to bardzo dobre i ciekawe pytanie. Wszystko po kolei. Księga Rodzaju, Adam i Ewa. A więc jak najbardziej Pius XII tutaj wyraźnie to podkreśla w obliczu rozwoju teorii Darwina, że katolik jest zobowiązany ze względu na prawdy zawarte w objawieniu wierzyć w pierwszych rodziców jako prawdziwe jednostki, pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę, przepraszam. Dwoje pierwszych ludzi, od których wszyscy inni pochodzą. Jest to w teologii katolickiej dosyć ważny aspekt ze względu na grzech pierworodny, który zakłada, że wszyscy pochodzimy właśnie od pierwszych rodziców, że jesteśmy faktycznie tym samym gatunkiem, że mamy faktycznie tych prarodziców, od których wszyscy pochodzimy. To jest później u świętego Pawła bardzo ważna myśl właśnie, że przez grzech pierwszych rodziców ten grzech wchodzi na cały świat, później przez zbawienie, przez Pana Jezusa ta łaska rozlewa się również na cały świat. Czyli aspekt teologiczny jakby tutaj jest decydujący, gdy Pius XII o tym właśnie pisze, czy tutaj zauważa, jakie są granice, które stawia nam objawienie, jeśli chodzi właśnie o badanie początków ludzkości. A więc pierwsza rzecz, Adam i Ewa są prarodzicami wszystkich ludzi. To jest rzecz, którą należy traktować jako prawdę objawioną. Współcześni darwiniści w wielkim uproszczeniu powiedzą, że ci pierwsi ludzie, to w ogóle użyliby tego określenia w cudzysłowie, oni to były właśnie po prostu takie małpoludy, które weszły na trochę wyższy poziom, których mózgi trochę bardziej się rozwinęły, którzy nagle doszli do lepszego pojmowania rzeczywistości na poziomie no właśnie poznania rozumowego, byśmy powiedzieli. I takie małpoludy oczywiście szukały towarzystwa tych bardziej inteligentnych małpoludów, wyselekcjonowały się gdzieś tam powoli i w ten sposób dały początek rodzajowi ludzkiemu. Tutaj nie będę się zajmował obszerną krytyką tego sposobu myślenia, natomiast zwracam na to uwagę tylko krótko, że zgodnie z podstawami naszego myślenia nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. A więc wejście na naprawdę nowy poziom, wejście istoty po prostu materialnej na poziom rozumienia rzeczy duchowych, rozumienia ogólnych prawd, na poziom pojmowania nie tylko, że to jest pomidor, a to jest tygrys, tylko pojmowania pojęć, sprawiedliwość, miłość, prawda, dobro i tak dalej, że jest to zupełnie inny poziom, jest to wyższy poziom, zupełnie nowa rzeczywistość i aby tą zdolność posiąść pojmowania ogólnych prawd, potrzebujemy zgodnie z zdroworozsądkową filozofią i katolicką teologią, potrzebujemy
rozumu, tego co my nazywamy rozumem, a więc duszy niematerialnej, czyli zasady proporcjonalnej do poznawanych rzeczywistości. Poznajemy rzeczy niematerialne, jak prawda, idea prawdy, idea dobra, idea piękna. Poznajemy niematerialne prawdy i zgodnie z zasadą nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada, zgodnie z zasadą, że wszystko musi mieć proporcjonalną przyczynę, człowiek, który poznaje ogólne prawdy, niematerialne prawdy, musi mieć w sobie coś niematerialnego. Tutaj mówimy właśnie o duchu, duszy ludzkiej, która jest zdolna, która jest tą zasadą, która sprawia, że jesteśmy w stanie poznać ogólne prawdy. I taka dusza ludzka, dusza, która jest duchem, która pozwala nam na poznanie tych duchowych prawd, taka dusza nie może się po prostu rozwinąć z rzeczy materialnych. Nie zostanie wyprodukowana od tak po prostu przez materię drogą naturalnego, powolnego rozwoju. A więc z punktu widzenia katolickiej teologii, z punktu widzenia objawienia Bożego, mamy Adama i Ewę, pierwszych rodziców, którzy mają swoje dzieci i których dzieci najwyraźniej muszą zawierać związki małżeńskie między sobą. W ogóle nie wykluczam tutaj tego, że w tym czasie istnieją jakieś wysoko rozwinięte ssaki. To jest niewykluczone. Tu zupełnie o tym nie rozmawiamy. Natomiast Adam i Ewa w objawieniu są przedstawieni właśnie jako istoty doskonałe, jako istoty obdarzone wysoką inteligencją, jako istoty, które obcują blisko z Panem Bogiem. Tutaj jakaś wizja krzyżowania się z małpoludami jest wizją obrzydliwą i zupełnie nie mającą nic wspólnego z Bożym objawieniem. A więc jak najbardziej musiało dojść do tego, co my byśmy nazwali dzisiaj kazirodztwem, a co być może wtedy po prostu nie miało żadnych negatywnych konsekwencji i dlatego też nie było niczym złym. Dlaczegoż to? Ano dlatego, że jesteśmy na samym początku stworzenia świata, na samym początku ludzkości. Rodzice, czy pierwsi rodzice, Adam i Ewa, nie są obciążeni żadnymi jeszcze wadami genetycznymi. Jesteśmy obciążeni niejako właśnie całym tym dziedzictwem genetycznym, bo przecież dziedziczymy po naszych przodkach i jesteśmy właśnie osoby, które są blisko siebie w rodzinie. Ich potomstwo jest przeważnie chore, jest narażone na choroby, na silne wady genetyczne. W przypadku bardzo świeżego jeszcze rodzaju ludzkiego. Tak, mamy Adama i Ewę, którzy zostają stworzeni, którzy są genetycznie, można by powiedzieć, czyści, tak, którzy są zupełnie nowym tworem genetycznym. Powstałem w ten czy w inny sposób. Znowu tutaj nie wchodzę w dyskusję, jak to się dokładnie odbyło. Bez wątpienia możemy mówić o zupełnie nowym rodzaju, nowym gatunku, który tutaj powstaje i bardzo prawdopodobne, widzimy ich, oni są na początku nieśmiertelni, niecierpiętliwi, niezdolni do cierpienia. Adam i Ewa według Bożego objawienia żyją bardzo długo, wiele set lat. Może to być właśnie pozostałość po tej nieśmiertelności, pierwotnej nieśmiertelności w raju, po tych darach, które oni otrzymali, pomimo tego, że stali się śmiertelni przez grzech pierworodny, to właśnie najprawdopodobniej dlatego mogli żyć tak długo. Ta natura mimo wszystko jeszcze cieszyła się większą doskonałością niż dzisiaj i być może natura w tym stanie jeszcze bliskim stanu pierwotnego, stanu tej pierwotnej doskonałości. Oczywiście oni tracą te naturalne dary, ale widzimy, że żyją chociażby bardzo długo, co świadczyć może o wysokiej ich doskonałości, również wciąż jeszcze na poziomie naturalnym, pomimo tego, że widzimy, odczuwają wstyd, czyli zaczynają się te naturalne żądze, władze gdzieś tam buntować, walczyć między sobą. Mimo wszystko długie życie świadczy o tym, że wciąż jeszcze jakaś tam doskonałość w nich pozostaje. No i bardzo możliwe, że to sprawia, że ich potomstwo, nawet jeśli właśnie krzyżuje się między sobą, to jeszcze przez wiele pokoleń jest w stanie wydawać zdrowe, zupełnie nieobciążone żadnymi wadami genetycznymi potomstwo. I dopiero z czasem, gdy ludzkość się jakby genetycznie, czy degraduje, czy rozwija, tutaj można by to dyskutować. W każdym razie wraz z kolejnymi pokoleniami być może staje się to coraz bardziej ryzykowne, niebezpieczne, coraz bardziej potomstwo staje się narażone na szkody. I oczywiście w tej sytuacji narażanie potomstwa na takie choroby jest już rzeczą niedopuszczalną i jest to oczywiście moralnie niedopuszczalne. Natomiast w takiej sytuacji, gdy właśnie przyjmiemy to, co mamy w Bożym objawieniu, czyli doskonałość tych pierwszych rodziców,
niemożliwość skrzyżowania się z jakimiś, z innymi ludźmi, których po prostu nie było, i brak tych obciążeń genetycznych dla potomstwa, byłoby to jak najbardziej dopuszczalne. Jeśli chodzi o 6-7 dni, tutaj już ojcowie Kościoła zauważają, że nie musi to oznaczać 24-godzinnych dni, że można by to interpretować na różne sposoby. Już wśród ojców Kościoła, czyli bardzo wcześnie w teologii katolickiej, jest tutaj dopuszczona możliwość różnej, szerszej interpretacji tych słów, także tutaj nie ma żadnego obowiązku i jakby dyskusja, można sobie dyskutować teraz teologicznie, co się wydaje bardziej, co mniej prawdopodobne, natomiast tak czy siak, no, jest to kwestia właśnie dyskusyjna, w jaki sposób, jak długo to trwało, i tutaj nie widzę powodów, żeby prowadzić na poważnie w tej chwili tą dyskusję, to wymagałoby osobnych materiałów i naprawdę bardzo, bardzo dokładnego zajęcia się tematem, żeby móc tutaj przedstawić jako tako pewne wnioski, a i tak no, pewne w sensie dobrze umotywowane, ugruntowane, ale i tak tutaj nie mamy stuprocentowej pewności, jak to wyglądało. Ja zwrócę tylko tutaj na to uwagę, że Księga Rodzaju, w jaki sposób autor natchniony mógł wejść w posiadanie informacji o początku świata. Najprawdopodobniej była to wizja, która jemu albo jego przodkom została dana i później została ustnie przekazana. Tego nie wiemy. Być może to jest cień tego, co Adam otrzymał jako informację od Pana Boga, ale nawet Adam musiał otrzymać objawienie od Pana Boga, jak wyglądał początek świata. A więc kto by go nie otrzymał, to wszystko jedno z punktu widzenia samej teologii. Człowiek otrzymuje, ten prorok, wizjoner, autor Księgi Natchnionej, ktokolwiek otrzymuje tą wizję stworzenia świata, i to jest wizja. Wizje prorockie mają to do siebie, to jest rodzaj wizji prorockiej, pomimo tego, że mówimy o przeszłości, mają to do siebie, że one nie uwzględniają normalnego upływu czasu, czyli tam czas może nagle bardzo zwolnić albo bardzo przyspieszyć. Właśnie jeden dzień jak 1000 lat, to może tam się wszystko mieszać. Także taka wizja stworzenia, która jest opisana w Księdze Rodzaju, ona jak najbardziej może, musi w zasadzie być rodzajem wizji prorockiej, w której ten czas no, płynie w sposób dowolny, tak jak Pan Bóg chce to pokazać, i bez wątpienia nie w krótkiej wizji, którą Pan Bóg przedstawia temu, komu zostaje to objawione. Pan Bóg, nie o to chodzi teraz Panu Bogu, żeby pokazać dokładnie, co w której godzinie, kiedy się stało, tak? Tylko żeby pokazać pewne fundamentalne prawdy, przebieg tego, jak to się wydarzyło, to, że On jest Stworzycielem, i zasadniczy przebieg bez wątpienia. Natomiast tak jak widzimy to we wszystkich księgach prorockich, w Księdze Apokalipsy czy w księgach prorockich Starego Testamentu, tam nie chodzi o to, żeby pokazać każdy czasowy szczegół, tylko żeby pokazać właśnie jakieś wielkie wydarzenie w ogólnym zarysie, właśnie, gdzie tam czas się miesza, gdzie zdarzenia z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości się czasem mieszają. I bez wątpienia ten opis stworzenia świata jest właśnie taką wizją, a więc nie możemy tak po prostu myśleć, że to będzie właśnie na pewno taki bardzo precyzyjny opis. W tej godzinie było to i to, a w tamtej godzinie tamto i tamto. Swoją drogą ten opis tych 6 dni stworzenia, on by odpowiadał właśnie tego, jak stworzenie mogłoby wyglądać z punktu widzenia Ziemi. No, Pan Bóg, gdy pokazywał jakiemuś prorokowi opis stworzenia, czy obraz stworzenia Ziemi, no to znaczy świata, no to oczywiście pokazywał to z punktu widzenia Ziemi. To by wyjaśniało, dlaczego najpierw tam widoczne staje się światło, a dopiero później słońce. Tak? A gęsta jeszcze atmosfera przepuszcza już światło, ale jeszcze samo słońce jest niewidoczne, to jak najbardziej by pasowało do właśnie takiej wizji. To wszystkie pytania na dzisiaj. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Będę jeszcze pod tym postem, no, myślę, że kilka odcinków nagram z tych pytań, które tam zadacie pod tym postem do pytań i odpowiedzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.